W tej chwili blokowane jest rondo czy plac Górski, średnicowa szosa chełmińska. To była kolumna, która jechała od Rzosów do tej godziny. Oba pasy zajęte, nikt tam tej strony się nie przebijał. Ten fragment Torunia w tej chwili jest zapakowany. Średnicowa, wylot. No można od średnicowej się przebijać, spróbować między ciągnikami wjechać i w stronę miasta wywinąć. O chełmińskich też się jakoś samochody niektóre przebijają, choć wcześniej to było bardzo trudne, bo naprawdę jechały całą szerokością. No tu Ursusik stary, C380, proszę bardzo. Nie wszyscy przyjechali drogimi maszynami, tak jak się mówi. No jeżeli z tym samym tempem dojechać z powrotem, to Chełmińska będzie jeszcze przez półtorej godziny, dwie godziny zablokowana w stronę Rzosów. Jakoś się przejechać da, ale jak się człowiek wpakuje w ten korek, to postoi. Znaczy będzie bardzo, 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 bardzo wolno jechał. Tak to wygląda w praktyce, proszę. Weseli mieszkańcy Torunia przyjeżdżają też. Żeby to zobaczyć na własne oczy, czegoś takiego rzeczywiście w Toruniu nie było, szanowni państwo.